Przeprawę promową przez Wisłę łączącą Solec kujawski i Czarnowo uruchomiono z prawie czteroletnim opóźnieniem. Inwestycja ta kosztowała zarząd dróg wojewódzkich w Bydgoszczy ponad 23 miliony złotych. Kursowanie promu było związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 249. Przeprawę przygotowano i wykonano nieprawidłowo. Główną przyczyną był nieskuteczny nadzór nad wykonywaniem przez pracowników zarządu dróg obowiązków służbowych oraz nadprawidłową realizacją zawartych umów. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, NIK zawiadomiła m.in. Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa oraz CBA o działaniach noszących znamiona korupcyjne.